Hej, z tej strony Q, a to jest Elden Ring Pozytywni. Jesteśmy tutaj razem z naszym samurajem, chirurgiem i możemy sobie łyknąć tutaj niebieską poświatę i pocisnąć tam. Plan na dzisiaj jest taki, żeby się dostać tutaj i zdobyć medalion. Więc ciśniemy tam, ciśniemy. Tutaj jest łatwy przeskok między Kaelidem a smoczymi kurhanami, więc sobie tutaj jumpniemy ładnie. Hopsa. Chociaż czekajcie, bo ja w sumie tak, ja tam chyba byłem z tym inkwizytorem, ale żeby tutaj też nie marnować potencjału tej postaci, to tutaj sobie też pozbieram na tej postaci te runy. To zawsze, wiecie, zawsze troszeczkę więcej tych run. Dobra. I ciśniemy tam po ten medalion. Tutaj jak się to przeskoczy, to... O właśnie, spocznę kurhany Greyol. Tutaj bardzo łatwo znaleźć łaskę. Więc ogarniamy sobie łaskę. Dobra, mamy. I teraz tak, teraz możemy sobie skoczyć tutaj na górę. Tutaj mamy martwego smoka. Na szczęście nie zaatakuje nas. A teraz biegnąc tędy, tutaj trzeba uważać na psy. Ogółem, tak jak mówiłem wcześniej, ta miejscówka jest bardzo... O, jest pies, dobra. Powalczmy sobie z nim. Ta miejscówka jest bardzo... O, widzicie? Jeden strzał, ja ponad pół życia tracę. Także... Fucking hell, tu jeszcze te... barany atakują. God damn! Ale mnie posuwa, nie? Ach, 1800 dostałem za pieska. No ale sami widzieliście, nie? Ja nie mam jakiejś słabej postaci. 72 poziom. Broń na ile? 13. Zobaczył mnie? Na szczęście nie. Dobra, będziemy omijać te walki, bo tak jak mówię, no to nie jest lokacja jeszcze na mój level, ale chciałem zdobyć... Przepraszam bardzo, ten talizman. Dobra, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to tak, tu mamy jeszcze skarabeusza, z tego co pamiętam, który oferuje nam jakiś chyba weapon art do łuku. Patrzcie, jak długo skarabeusza muszę bić. Widzicie, ile on ma życia? Strzał w niebo. A, czyli strzelamy taką strzałę łukiem jakby. Znaczy, łukiem po łuku, że tak powiem. Tutaj mamy... O, właśnie, Mary, zobaczcie, tutaj mamy żwir, który jest właśnie po to, aby sobie robić te smary. I wtedy jesteśmy o wiele mocniejsi na smoki. Garnek możemy kupić jak najbardziej. Tutaj jest pochodnia odganiająca bestie. Ktoś mi pisał też w komentarzach, pozdrawiam serdecznie, że o wiele łatwiej na Kaelidzie jest właśnie z tą pochodnią. No ale widzicie, paradoksalnie dają tą pochodnię tutaj, w tym miejscu, gdzie teoretycznie już dawno przeszliśmy Kaelid, prawda? No ale w każdym razie, jakby ktoś chciał sobie szybko skoczyć, ułatwić, to polecam. Ona jest fajna. Dlaczego jest fajna? No bo odgania bestie. Jak widzimy wilki, albo te tutejsze psy, przerośnięte psy, to oni wszyscy się odsuwają od tej pochodni, bo się jej boją. Oczywiście, to nie jest tak, że...
że na 100% nigdy nas już nie zaatakują, bo jeśli jednak będą przyparte do muru albo sami będziemy ich napierdzielać, no to jednak mogą się skusić o jakąś kontrę, prawda? Ale tak, żeby sobie przejść tylko albo ich odgonić, to jest idealna pochodnia właśnie pod takie bajery, polecam. Do tego możecie sobie kupić tutaj strój samuraja, jest bardzo klimatyczny, bardzo fajny. Tutaj jakieś wężowe strzałki zatrute. No, spoko. Kolczaste cestusy. Dobra. No i tutaj jeszcze się pojawia boss, jak przyjdziemy tutaj w nocy. Ogółem nie polecam. Na razie, aktualnie nie polecam. Ten boss, jak te psy potrafią tak mocno bić, nie? A co dopiero ten boss? Ten łowca dzwonków tu jest, może pamiętacie, on się przeważnie pojawia w nocy w jakichś shopach. Wcześniej się pojawiał w shopie Bernala. Także no, tutaj mamy wieżę, boską wieżę, gdzie możemy aktywować runę Radana. Cały psikus polega na tym, że tu się nie da wejść normalnie, ona nie ma jakichś normalnych drzwi, żeby wejść tam jak człowiek. Tutaj trzeba skakać i gdzieś tam w ścianie, trzeba zrobić trochę wspinaczki i gdzieś tam w ścianie na wysokościach jest dopiero wejście. Idąc na górę, aktywujemy runę. Idąc na dół, walczymy z dodatkowym bossem. Jakbyście chcieli, to możecie i spróbować, ale na razie tego nie będę robił. Tutaj w tym miejscu jest mapa. Gdyby ktoś potrzebował. Tutaj mamy jakieś nieprzyjemne smoki. Gdyby ktoś potrzebował. Plasterek mięsa, okej, spadamy, elo. Dobra, zaznaczmy sobie tutaj i chodźmy tam. Ja tam tylko chcę skoczyć. Oczywiście tu będę miał pełno smoków na swojej drodze, co jest bardzo nieprzyjemne, no ale spróbujmy to... Spróbujmy ich jakoś poomijać. W ogóle widzicie... O, tutaj jest smok. Patrzcie, co tu jest. No właśnie. Fuck this shit, I'm out. Oczywiście bardzo łatwo go zabić. Wielu graczy cheezuje sobie tak fajnie i przybiega tutaj od razu go zabijać na samym początku gry. Do tego odpalają sobie jakąś, wiecie, nóżkę ptaka, która powoduje, że dostajemy więcej run. Do tego jeszcze można ubrać tego skarabeusza złotego, który też nam gwarantuje więcej run. No i walcząc, ten duży smok tak naprawdę nie oddaje, on nie walczy, on po prostu leży. Można go bić i bić i bić, jeśli nie macie sumienia i nie macie serca, to możecie go zabić po prostu. Tak bez niczego. Jakbyście chcieli, to polecam broń, która zadaje krwawienie, albo ewentualnie trucizna czy zgnizna. Będziecie go długo bić, ale te krwawienie na przykład o wiele szybciej ułatwi go, zwiększy prędkość zabijania tego smoczka. Dobra. Dotknijmy sobie to tu. Tu mamy łaskę. Ogarnijmy sobie tą łaskę. Ten smok sobie tutaj śpi. Niech sobie na razie śpi. On daje dużo dusz i chyba aż 5 serc dostajemy. Smoczych, jakby ktoś chciał. Dobra. Co, wchodzimy do środka. I tutaj teraz, przygotujmy się. Trzeba... Oho, mamy nietoperki, dobra. O kurde, to są mocne nietoperki. No troszkę mi się to nie podoba. Uuu, tu jeszcze jest ta Zouza. Fucking hell. A czekajcie, ja też słabo biję. Bo ja mam debuffa od tego smoka. God damn it.
Da, mi ten, ta trucizna nie przeszkadza za bardzo. O, fuck. Dlatego mówię, no ciężko tu jest z tym. Kurhany, kurde. Dobra, ale teraz przynajmniej będę bez debuffa. No właśnie. Zapraszam do zabawy. No, 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 idzie, idzie, idzie. Zapraszam. Gdzie moja ekipa jest? Dobrze, strzelajcie do Zołzy. Ładnie. I ładowany wleci. I giniesz. Nice. Dobra, i teraz co? I teraz ogniu oczyść mnie. Ej, gdzie oni poszli? Gdzie wy kurwa jesteście? Nie wiem, gdzie poszli, ale gdzieś się, kurde, stracili, gamonie. Spróbujmy tą laskę tutaj zaskoczyć. Zamknij się, kurde. O, fucking hell, to tu jeszcze jest jakaś. Nie, nie, szybko, potek. Oh my god, znowu prawie zginąłem, ja pierdzielę. A gdzie są moje marionetkowe żołnierze? Jak ja ich kurwa nienawidzę czasami. A oni tam stoją. I jeszcze są kurwa za murem, nie? Jakie to są kurwa debile. O mój Boże. O mój Boże, dobra, idziemy dalej. Tutaj znowu była tata jakaś. Gdzie ona jest? Tam jest. Kurde, szkoda, bo ona sobie lata. Liczyłem na to, że... No i dobra, i zobaczyła mnie. Nie, jeszcze mnie nie zobaczyła. To może spróbujemy ominąć po prostu. Świecę się trochę jak psu jajca. Dobra, ona mnie już widzi. Dobra, to ja spierdam. Spróbujemy wejść tu, zobaczmy, co tu jest ciekawego. A, tu są schody, no to szybko. Go, 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 go. Znaczy schody, drabina. Go, 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 nie będziemy z nią walczyć. Ci marionetkowi żołnierze, oni są tak wkurwiający tutaj z tym swoim tym. Jejku. Naprawdę, jak jest teren inny niż po prostu płaska podłoga bez ścian, to wtedy jest masakra jakaś. Co my tu mamy? Jest medalion Dektus, prawa połówka i właśnie głównie po to tu przyszliśmy, ale, ale. To jeszcze nie wszystko. Tutaj jeszcze mamy ciekawe inne rzeczy do ogarnięcia, więc spróbujmy sobie to ogarnąć. Mamy tu jakichś przeciwników, którzy wkurzają albo którzy są przepakowani. Mamy, okej, okay, dobra, ja ich będę... Ja się postaram
Wiecie, tak. Oh fucking hell, dobra. Oh fucking hell, okej, okay, dobra. Ja się postaram, wiecie, tak. W miarę bezpiecznie z nimi walczyć. Bo... Serio, nie trafiłem! A tamten czego szuka? Ziomek, tu jestem! Żołnierze Radana, tylko tacy jacyś bardziej czarodziejscy. Dobra, okej, okay, przynajmniej tyle. O, przejdźmy się tu dookoła, sprawdźmy, czy tu jeszcze coś... Oho, proszę bardzo, mamy jakiegoś. No to zajmiemy się nim oczywiście. Ale ładnie siadło. Dobra, kamień kowalski, trójeczka, opłacało się, było warto. Pytanie, czy coś tutaj mamy ciekawego? Kolejny kamień kowalski, bardzo mi się to podoba. Coś jeszcze? Ktoś jeszcze? Halo, halo? Wszyscy? O, nie, 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 tu jeszcze jakiś pan się pojawił. Zapraszam do zabawy. I tutaj za mną, okej. Ajajaj. Dobra. Uff. Dobra. Wszyscy? Mam nadzieję. Tutaj się gdzieś skakało. Tylko tutaj się schodzi chyba tam, gdzie ja byłem. To nie tutaj się skacze. A tutaj? Tutaj chyba też nie. Czyli tam. Tam jest drabina chyba jeszcze nawet. Tak, tu jest drabina. Okej, okay, no to zejdźmy. Uwaga, czy nie ma tu jakiegoś zbereźnika? Szczury są, dobra. O, widzę, że szczury też są niesamowicie żywotne. No tu jest wszystko skoksane jak świnia. Złoty rund 12, dobra, ale my potrzebujemy dostać się jeszcze tutaj. Oż kurwa, dobra, wow. Ostrożnie. Ostrożnie, bo tu może... Ładnie blitz siadł. O! 1300 za szczura, no właśnie, no właśnie, to jest wszystko tak chore. Chodźmy teraz tutaj. No i dobra, i tu jest kolejna rzecz, po którą tutaj warto było przyjść. Bolesna pieczęć Radagona. Może się orientujecie, że my już mamy pieczęć Radagona, ale to będzie bolesna pieczęć Radagona. Czym się różnią? No jak widzicie. No jak widzicie. To zdaje się, że bierze około 5% zwiększa obrażenia, które otrzymujemy. A to około 15%. Tylko że to daje też plus 5 do naszych statystyk, takich jak wytrzymałość, witalność, siła, zręczność. Dzięki temu też troszeczkę tego takiego defense. No trochę tych defensywności dostajemy, więc to nie jest takie
pełne 15%, tylko powiedzmy no z 12%, może 13%, więc no dużej różnicy nie ma, no ale chciałem tak napomnieć. I teraz tak, dużo jest takich opinii, że nie opłaca się nosić tego, bo wiecie, no bo te 15% to jest dużo, prawda? No i tak, i o co chodzi? Już wam mówię. Opłaca się to nosić tak do właśnie 40 paru witalności, ogółem do poziomu tak mniej więcej, nie wiem, około 90, to się opłaca nosić. Ponieważ mamy wtedy na tyle mało statystyk, że rzeczywiście to daje duży boost. Daje na tyle spory boost do życia, że ta dodatkowa ilość życia niweluje tą karę, kiedy nosimy ten talizman. Więc to się jeszcze opłaca. Ale jak już potem mamy dużo witalności, duże levele wysokie, to potem to się już troszeczkę mniej opłaca, z tego względu właśnie, że życia nam to daje trochę mniej, ale kara jest o wiele bardziej bolesna. Więc tak. Tylko teraz tak, spójrzcie na to też z innej strony. Czy się opłaca, czy się nie opłaca. No okej, kalkulacja, ale tutaj nie mamy nigdy przypadku czysto matematycznego. Mamy tak na przykład, że jakaś osoba lepiej gra, na przykład lepiej umie w uniki, tak? Lepiej sobie radzi z unikami. To dla niego to nie będzie takie bolesne, że tam czasami mocniej oberwie, prawda? Bo większość osób będzie potrafił albo uniknąć, albo będzie się osłaniał tarczą, więc wtedy też ta kara nic nam takiego nie robi. Więc to też trzeba pod tym względem patrzeć, trzeba dostosować to do siebie. A z drugiej strony też zobaczcie, jaki to jest bonus duży. To nie jest, że daje nam tam 2 albo 3 punkciki statystyk tylko. Mamy tutaj 5 witalności, 5 wytrzymałości, 5 siły, 5 zręczności. To jest razem aż 20 punktów. Czyli 20 leveli wyżej mamy teraz postać, tak powiedzmy, nie? Więc to już zależy tutaj od gracza. Sami sobie wymyślcie, sami sobie się zastanówcie. Tak jak mówię, czysto matematycznie do około 90 levelu opłaca się nosić, albo jak mamy niską witalność. Jak już mamy 40, powyżej 40 witalności, to już tak coraz mniej opłaca się nosić to, bo wtedy kara jest wyższa niż nadrabiamy to witalnością. Aktualnie ja na razie sobie z tym będę biegał może, ale w przyszłości może zmienię, może nie, zobaczę. Tak jak mówię, to są tutaj, zależy to wszystko od takich indywidualnych preferencji, jak na to patrzycie, bo to nie jest takie, wiecie, albo czarne, albo białe. Tutaj już zależy, to jest takie mocno sytuacyjne. Czasami się opłaca, czasami nie. Jak spojrzymy na takie bardzo endgame'owe potworki potem, moby, to potem jest tak, że te moby nas zabijają niektóre na 2 strzały. Nieważne, czy mamy te 15% mniej obrony czy więcej, giniemy na 2 strzały. Tak samo niektóre ataki od bossów też nas zjadają na strzała albo na 2. Dlatego często jest tak, że ludzie budują na przykład witalność w tej grze na koniec gry aż do 60. Tak jak w Dark Soulsach 1, 2, 3 było tak, że się dojechało do 40 i się zostawiało. Ewentualnie tam jakieś 45 albo 50, to już ktoś myślał, że wow, troszeczkę oszalałeś, poniosło cię. Tak tutaj czasami śmiało dają do 60 i nikt sobie z tego nic nie robi, nie? Zresztą też jest dużo kasuali i dużo osób, które robią sobie levele po, nie wiem, 500 level, wszystkiego mają w pizdu i się nie przejmują, także wszystko jest tak jakby, no, indywidualną kwestią. Także, sorry, że się tak rozgadałem na ten temat, ale to jest taka dość ważna rzecz, nad którą się bardzo ludzie też, no tak wiecie, ubolewają, dyskutują na internetach i w ogóle, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca. Tak jak mówię, do 90 mniej więcej matematycznie się opłaca, ale nie sprowadzajmy wszystkiego tutaj do matematyki, ponieważ to tak nie działa w życiu. Wszystko jest niestety sytuacyjne. Dobra, pozytywni. A więc tak, mamy tutaj talizman Dectus. Tak, dobrze? Dobrze, medalion Dectus, lewa i prawa połówka. Dzięki temu będziemy mogli uruchomić wielką windę Dectus. A gdzie jest wielka winda Dectus? Ano tutaj. Gdzie ona jest? Tutaj. Tutaj jest wielka winda Dectus.
Więc tutaj kiedyś tam w przyszłości sobie dobiegniemy, pojedziemy windą, ja wam pokażę, jak się jedzie windą i sobie przejdziemy tędy. A z racji tego, że Inkwizytor jeszcze nie zdobył połówki talizmanu, więc Inkwizytor pewnie wejdzie tędy. Także będziemy mieć drogę i tędy, a tą drogę tutaj już widzieliście wcześniej, jak ta dziewica porywała, więc wszystkie trzy mniej więcej znacie. No dobra, no to co? Samuraj Chirurg zacznie sobie powolutku dreptać aż z tego miejsca na północ, a zobaczmy, jak tam działa Inkwizytor, jak mu tam idzie. Jest Inkwizytor! Mamy tu kogoś, kto się za nim stęsknił? Jest Inkwizytor ze swoim kandelabrem. Ciśniemy dalej. Ciśniemy dalej. Teraz jak się tak patrzę na ten pasek życia, to naprawdę strasznie mały jest, nie? Strasznie mały ten pasek życia. W odróżnieniu od Chirurga Samuraja. Dobra, zejdźmy sobie tędy. Okej. Kamień Kowalski, trójeczka. Oczywiście zbieramy materiały. O, tu jeszcze jest ziomek. Dobra, jakoś to idzie w miarę. Tutaj zatopione to wszystko. No i dobra, dalej podróżujemy, aby znaleźć ten okrutny... skarb Nokronu, prawda? Gościu, weź się ogarnij już z tym, z tą tarczą. Ła, come on! Nie strzelajcie! Kto tam znowu rzuca? O ty gnojku! Kurde! O proszę, proszę, dzwonek kulisty zbieracza upiornych konwali. Będziemy sobie mogli upiorne konwalie kupować, super. Super, dobra, włączmy sobie heala tu może jakiegoś. Zioło pocałunku Rosy, super. Siema. O, tu też jakiś... Kurde, mogłem się zakraść. Fighting, fighting. Ponury. Motylki, dobra. Taki nawet fajny klimat tutaj jest, co nie? Kurde, w tym tym. Jak się tak biegało tyle czasu po tym Kaelidzie, to teraz się fajnie, o wiele fajniej biega tutaj. Bo to są dwa różne, całkowicie inne klimaty. Poza tym o wiele fajniej się teraz biega i bije te słabe moby. Bo jak po tym forcie biegał ten chirurg, samuraj, to była masakra jakaś. Co my tu mamy? Jakieś materiałki? Tutaj co? Tutaj sobie już to wszystko wziąłem, nie?
Tak, ja tam byłem już, okej. To tutaj widzę, że da się wejść, no to wejdźmy sobie, zobaczmy co tu jest. Jest to jakaś pułapka, albo coś takiego? Wygląda jakby była, co nie? O, daj spokój! Łuza larwy, proszę bardzo! I dostaliśmy teraz kolejną możliwość na... Au! Au! Kolejną możliwość na... respeca. Zioło pocałunku rosy. Tutaj sobie odpalmy żywotność bestii ponownie. Nice. Dobra, tu sobie powalczymy z ziomeczkami. Co wy tu macie ciekawego? Prochy tarczownika, proszę, proszę. Z tego co słyszałem, to podobno te prochy są zarąbiste. Podobno te prochy są zarąbiste. Przyzywa aż 5 duchów tarczowników. Jeśli ich ulepszymy, to oni jeszcze mają, wiecie, taki porąbany ten system walki, czyli że się cały czas blokują za tą tarczą, nie? W sensie chowają się za tarczą, blokując cały czas. I to jest zajebiste, one są... One potrafią być naprawdę mega żywotne i do tego jeszcze blokując, równocześnie pchają tą tarczą, zadając jakieś tam obrażenia albo wybijając z równowagi, więc na bossów to jest świetne. Duchy tarczowników, którzy należeli do upadłych jastrzębi, kompanii żołnierzy niegdyś przeczesujących wieczne miasto, to twardzi i nieugięci obrońcy. Ich działania są prymitywne, ale dobrze działają jako oddział, mogąc ściągnąć na siebie uwagę wrogów lub z tylnego szeregu miotać ogniem duchów. No właśnie, jak są daleko, to rzucają jeszcze bombki. Także coś mi się wydaje, że ja chyba tutaj też się pobawię takimi ziomeczkami. Tak mi się coś wydaje, że chyba kiedyś damy im szansę. Damy im szansę jak najbardziej. Dobra, pozbierane trochę tutaj. Tam widzimy te piękne niebo z gwiazdami. Dobra, no i co dalej w takim razie, prawda? Tędy przeszliśmy, to chyba tędy teraz musimy iść, nie? Tędy? No, chyba tak, chyba tędy. No to wbijamy. Tutaj piękny widok. Nie wiem, czy poznajecie te miejsce tam na dole, tam nisko, nisko. To my tam chyba biegaliśmy, z tego co pamiętam. Jak biegaliśmy przez rzekę Siofra. O, tu mam jakiegoś cwaniaczka. Ej, dobra, cwaniaczek ogarnięty. Złoty run 7. Tutaj jakieś ziółka, grzyby rozpuszczone, jakieś maślaki chyba. Dobra, spadniemy sobie tędy. I teraz pytanie, mamy tutaj kogoś ciekawego? Coś teges? Oj, amatorzy. Co oni sobie myślą? No.
No. Takie średnie. Łza larwy, kolejna i super. Super, super. Tu mamy ziółka. Zioło pocałunku rosy. O, tu jeszcze materiał. Poszukajmy, czy tutaj coś jest może za ścianą. Raczej nie, ale... ale się przejdę, zobaczę. Dobra. No i co? No widać złotą mgłę, więc prawdopodobnie jakiś bossik zaraz będzie. Nie ma co ukrywać tutaj. Złoty run. Tam oczywiście mamy bardzo fajne widoczki. Ogółem wiecie, nie tylko te niebo i te gwiazdy i tam jeszcze te całe mauzoleum Mongołów. Ale tutaj jeszcze mamy też fajną rzecz. No ładnie to wygląda, ładnie. Upiorna konwalia trójeczka. Tutaj maślaczek. Dobra, no to chodźmy do tego bościka, no zobaczmy co oni tutaj dla nas wymyślili tym razem. Machniemy sobie tutaj może to. No i co? No i wbijamy. Zobaczmy, co może pójść nie tak. To jest bardzo ciekawy boss. Bardzo fajny. Jest to nasz klon. Widzicie? Te 1000 płynny metal. On się formułuje w nas. W gracza. Czyli, widzicie? Inkwizytor z kandelabrem. Czyli, tu jest taki fajny myk. Jakbyście chcieli na przykład, żeby go osłabić jak najbardziej, możecie się całkowicie rozebrać i przyjść tutaj. I wyobraźcie sobie, jak będzie boss wyglądał. Widzę, że ten boss za bardzo z mojego buildu to chyba korzystać nie potrafi. No, lecz się, śmiało, śmiało. Już nie masz. O, bombki święte. Chcesz na bombki? Ale stary, to jest na szkielety, wiesz o tym. To jest na szkielety. Sztylety są silniejsze, wiesz o tym. Ale nubek, nie? Ale nubek. Aj. O ty gnojku. Tańcz, tańcz, tańcz! No właśnie, no i tyle. Tak to jest, jak kopiujesz builda, którego nie rozumiesz. Łza larwy, maska srebrnej łzy. Sprawdźmy sobie tą maskę. Patrzcie, ona... ona nam daje bardzo dużo do mistycyzmu. Widzicie to? 14 mamy i teraz mamy 22. Maska ze zwłok bezkształtnej srebrnej łzy podtrzymywana stwardniałym zrzuconym pancerzem. Znacznie zwiększa mistycyzm kosztem siły ataku fizycznego. Udawanie naśladowcy to bardzo zmyślna sztuczka. No rzeczywiście, troszeczkę nam obniża te obrażenia, więc tak no, ja bym tego nie nosił jak najbardziej, nie mój styl. Nie mój styl. No i dobra, no i co, ogarnęliśmy. Tak jak mówię, bardzo fajny boss. Możemy tutaj wejść po prostu całkowicie nago i on też będzie całkowicie nagi.
Może też zauważyliście, on rzucał sztyletami i rzucał garnkami z wodą święconą, dlatego że ja to miałem. Gdy miał coś ciekawszego, no to on by używał coś ciekawszego, więc czym mocniejszy... To jest ściema z tym? To jest ściema chyba, nie? Czy po prostu mi nie działa? Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że powinna tutaj być łaska, więc... Czy się coś zjebało? No, teraz mogę dotknąć. To wcześniej coś zbugowało. Dobra, odpocznij. Jak tam z czasem? No z czasem idealnie stoimy, że możemy sobie rozwinąć postać. Teraz trochę żyćka sobie damy, bo to żyćko tutaj w tym Inkwizytorze to naprawdę jest się. No i tyle. To by było na tyle pozytywnie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Było takie to połowiczne, pół na pół. Mieliśmy samuraja, chirurga i mamy Inkwizytora. Na razie wracamy do Inkwizytora. Inkwizytor teraz będzie biegał po Nokronie, po tych podziemiach całych i tak dalej. Chirurga, czy zobaczymy w przyszłości? Podejrzewam, że pewnie jeszcze kiedyś zobaczymy, ale kiedy to zobaczymy, kiedy pozytywni. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, zapraszam na kolejne materiały, trzymajcie się, hej!